Rekordowe, tak, w Polsce, jak i w Płocku był 25. już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały dzień wolontariusze dwoili się i troili, by puszki były wypełnione pieniędzmi, a tych, którzy chcieli wesprzeć akcję, nie brakowało. Płocki sztab zadbał, by również atrakcji nie brakowało. Orkiestra grała w mieście, w galeriach, a główne serce biło w Orlen Arenie. W tym roku w Płocku można było wylicytować złote serduszko. Trzeba się o to postarać, napisać maila, być pewnie sztabem, który działa od lat, sprawdzonym, a takim sztabem jesteśmy, bo przypominam, że działamy w Płocku właściwie od zawsze. No i trzeba zagwarantować, że ktoś za to serduszko zapłaci 10 000 zł. My taką osobę znaleźliśmy. Jest to pan Paweł Murdziński, który od lat wspiera orkiestrę, także i tym razem. Uważam, że warto pomagać innym, bo jak się pomaga, to ktoś kiedyś komuś pomoże. Zresztą mi też ktoś kiedyś pomógł, jak było, też były ciężkie czasy. Nie jest to jakieś nie wiadomo co, ale trzeba pomagać. W ramach finału można było zrobić zdjęcie ze zwierzętami zoo, z wiatrakowcem, który stanął specjalnie w Orlen Arenie. Na scenie prezentowały się płockie zespoły, był koncert m.in. Ryszarda Wolbacha, który zagrał z przyjaciółmi. Fajnie jest, ponieważ duże nominały są wrzucane do puszki, zawsze było dużo mniejszych, a teraz jest mniej, ale za to są duże. Także myślę, że nie będzie zły wynik i są bardzo życzliwi ludzie, bardzo chętnie wrzucają. W ramach tegorocznego finału w Płocku kwestowało 450 wolontariuszy. Wszystkie serca biły w rytm Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To naprawdę niesamowity dzień dla naszego miasta. To nawet nie chodzi o rekordy. Chodzi o życzliwość, o uśmiech, o taką naprawdę ciepło i zrozumienie tego, że oto w ten jeden dzień pomagamy dzieciom, tym, które urodziły się bardzo wcześnie, pomagamy seniorom i warto to robić do końca świata, a nawet jeden dzień dłużej. Mimo że trwają jeszcze licytacje internetowe, to już teraz wiadomo, że płocczanie dzięki swojej hojności po raz kolejny pobili rekord. Udało się zebrać już ponad 280 000 zł.